Halo, witam was wszystkich, moi drodzy. Ponownie w Minecrafcie z tej strony Benek. Piękny dzień się rozpoczyna. Można by było coś pokombinować, prawda? Oczywiście z góry dziękuję wam za wszelkie nowe subskrypcje. Jesteście przewspaniali. Ogromnie się z tego powodu cieszę, naprawdę, że przybywa widzów. I dzięki temu z jeszcze większą ochotą planuję sobie tutaj to wszystko. No i trzeba byłoby się za Ginterkiem rozejrzeć. Kurczę, no mógłby się pojawić naprawdę. Może gdzieś we wiosce siedzi, a może po prostu trzeba się gdzieś wybrać, żeby go spotkać. Ja nie wiem. Mam tylko taki malutki pomysł. Popłyniemy sobie na rafę koralową. Bo chciałbym stamtąd przywieźć koralowce. I nie tylko. Czy mi się to uda? O tym się przekonamy. Tylko muszę ze sobą wziąć na pewno nożyce. Tak mi się wydaje. Ja nie pamiętam już teraz, czy nożyce są potrzebne, czy potrzebny jest kilof. No, okaże się po prostu na miejscu. Okaże się na miejscu, jak to będzie wyglądało. Jest tu jedwabny dotyk. Diamentowy kilof, który powinniśmy naprawić. I bardzo bym sobie teraz tego życzył. Mamy tutaj diamenty. Jest już troszeczkę zepsuty. Trzy poziomy stracimy. Mamy 28 poziom. Ale nazwiemy sobie ten kilof od razu diamentowy dotyk. O. Ile nam tych diamentów ukradnie? Po jednym będzie tak, z dwoma będzie tak i z trzema będzie tak. Nie wiem, nie sądzę, żeby trzeba było wydawać jeszcze ten trzeci diament tylko po to, żeby taką malusieńką kreseczkę tutaj sobie, że tak powiem, ulepszyć, czyli tak zostaniemy w takiej sytuacji. O, diamentowy dotyk mamy. Można by było na nim też jakąś niezniszczalność sobie zapodać. Biorę ze sobą oczywiście szmaragdy. Biorę ze sobą mięsko. Chyba to całe drewno, które mam przy sobie, po prostu podkładam. No bo będzie mi zajmowało sporo miejsca, a wybierając się na taką morską wyprawę, mam nadzieję, że. A może nie tutaj, nie chcę tutaj zrobić sobie syfu wśród tego wszystkiego, skoro tylko drewno, to tylko drewno. I powiem wam szczerze, że mam nadzieję wrócić z tej wyprawy z jakimiś ciekawymi fantami, więc bardzo przyda się tu zrobić sobie sporo. O, tu mam jeszcze 35 piasku, a piasek nie powinien być tutaj. Wyżej? Nie wiem, gdzie. O, chyba tutaj, nie wiem już teraz. No dobra, jest piaskowiec, niech będzie piasek. Okej. Okay. Jeszcze szkło też trzeba gdzieś pogrupować. Tutaj pościągać, co nie? Ale nas czeka roboty. Ho, ho, ho. Ale z głowy będzie wyprawa pomorskie. Pomorskie coś. Wrzucamy. Siekierka jest. Z tego, co ja wiem, moi drodzy, z tego, co ja wiem, to chyba jest tak. Piesio, cześć, no proszę. Smacznego mysza. Z tego, co wiem, bo chcę kontynuować to, co chciałem powiedzieć, no to bez morskiego dotyku, diamentowego dotyku, jedwabnego, przepraszam, co ja, kurde, diamentowy dotyk napisałem, no. Nie, no ja jestem naprawdę fenomenalny. No ale dobra, niech będzie już teraz. Teraz zrobiłem kupsztala, niestety. Dobra. Ej, wychodzisz. I chodu! Płyniemy w siną dal zobaczyć, jak tam to wszystko wygląda tutaj wokół. Ja na rafach nie byłem, to znaczy byłem, widziałem,
ale nie pamiętam, czy były daleko, czy były blisko. Raczej w tamtym kierunku. No nic. Wszystko zależy właśnie od nas. Zmieniłem troszeczkę, to znaczy zmieniłem Optifine'a na najnowszą wersję. Nie wiedziałem, że w październiku wyszła, po prostu nie analizowałem tego zbyt bardzo. Ale i shadery nowe, Sildur's Vibrant Shaders, to są shadery, których używam. I widzę, że ta toni, taka błękitna się troszeczkę tutaj zrobiła. Nie wiem, czy to z powodu tego, że to są te shadery i po prostu wydawca shaderów o tym gdzieś pomyślał, bo wiem, że tropikalne, subtropikalne wody spotykane w Minecrafcie mają swoje nowe barwy i to było już mówione przy wersji 1.13 o tym, że takowe istnieją, że zaistniały. No nic, popłyniemy. No nie wiem, musiałbym znaleźć takie miejsce, gdzie byłoby naprawdę no płytko, ponieważ nie mam oddychania pod wodą i zejście na duże głębokości niestety nie wchodzi w żadną grę. No i oczywiście z utęsknieniem będę czekał jak nigdy na noc, na wieczór, bo to właśnie nocą jesteśmy w stanie określić, czy te rafy są rzeczywiście interesujące i czy piękne. No widzicie zresztą, nie wiem jak wy gracie oczywiście, jeśli gracie w Minecrafta, bo te shadery, których używam, nie pokazują mi za bardzo przy pięknym słonecznym dniu toni wodnej. I to jest no, na pewnych głębokościach, o teraz już może można zobaczyć, ale ogólnie jest tak, że nie pokazują. Więc chyba. Oj, delfinek! Cześć, delfinek! Siema, ale świetnie poskakał. Ja wiem, że delfiny prowadzą do skarbów. Jeśli się je nakarmi glonem, chyba morskim. Ale dobra, ja nie za skarbami dzisiaj wypłynąłem. Tylko wypłynąłem. Na to będzie oczywiście jeszcze czas. Nie raz. A wypłynąłem za morskimi cudami. Może za jakimś zatopionym okrętem, albo jeśli się uda go spotkać. To miejsce to ja chyba kojarzę. Chociaż nie. Najprawdopodobniej dopływamy do nowego lądu. Siema, ośmiorniczki. Co tam? Dynia rośnie na górze? Wow! Ciekawe. Patrzcie, jakie fajne tu już mamy glony. Jest tu bardzo płytko. Ja zbieram to. Czy one porosną? Przydałby mi się tutaj cały stak takich glonów. O. I takich oczywiście. Czy to są te same glony? To wygląda na to, że te same, co? 25. No dobra, to zetniemy teraz to, bo widzę, że to trochę inaczej wygląda. Tak. To jest co innego. A ja takie też chcę mieć. Takie też chcę mieć, bo trzeba będzie, tak jak mówiłem, zrobić. A to będzie wypływało na powierzchnię chyba z czasem. Oj. O, bo wypływało. No czemu on tego nie gromadzi? Dobra, gromadzi. Bo ja tam jeszcze pogłębię to swoje oczko wodne. O. Pogłębię to oczko wodne i będę mógł zrobić sobie rafkę koralową. Będę miał ją w domowym ogródku, że tak powiem. O, siadamy i wiejemy. Tak, to jest chyba ta miejscówka. Wydaje. O, tam jest dokładnie wioska. Mam rację. Tu kiedyś spotkałem tych śmiesznych panów, jeśli dobrze kojarzycie, w którymś z odcinków. Szli sobie właśnie gdzieś mniej więcej w tym miejscu, w którym ja teraz stoję. Nie wiedziałem, czy idą w stronę wioski,
czy idą. Na podwórku świeci słońce, troszeczkę mi to przeszkadza, bo w tym momencie troszeczkę słabi na monitorze widzę. A popłyniemy w tamtym kierunku, co nam szkodzi. Ale myślę, że sobie z tym poradzę. Grunt, żeby znaleźć jakąś rafę, a wiem, że to nie jest chyba aż tak proste. Nie wszędzie są rafy. Musiałbym trafić na wody właśnie ciepłe, z wilgotnego, gorącego klimatu. A do jakiego lądu się zbliżamy, tego nie wiem. To są chyba... Dokładnie. To są... O, Enderman, dobra, przepraszam. Już nie będę patrzył w twoim kierunku. A to są chyba... A co my tam mamy? Tam jest... Przecież tam jest wioska. Tam jest wioska pustynna. Ja byłem na nich? Nie byłem. Niezła przygoda na dzień dobry, nie? Czyli mamy kolejną wioskę. No, już panowie są zainteresowani moim przybyciem, z tego co widzę. Powalczymy? Dobra, oni idą teraz do mnie. O kurczę, przecież te dźwięki, ja oszaleję zaraz. Wychodź, facet. Jesteś mocniejszy i to bardziej. Ja sobie zrobię screenshota z danymi, żeby wiedzieć, gdzie mam łódeczkę, co nie? Dobra. Tak na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy na tym odcinku uda mi się jeszcze do niej wrócić. Wiadomo, przecież to wszystko trwa. Wypad. O. Następny ekspert. Giniemy, panie kolego. Po creeperku zbieramy sobie piasek. Wyprawa będzie owocna. Creeper, zabijesz te pająki? Proszę. Dziękuję. Jak zauważyliście, niestety nie lecą punkty doświadczenia z pana Creepera, kiedy wybuchnie. Wydaje mi się, że na nic. Chociaż... Dobra. Cieszy mnie to, że znalazłem wioskę pustynną, bo to może oznaczać, że tam również będą jakieś szmaragdy. Ekstra! Ekstra. Mam nadzieję, że cieszycie się. A cóż to za krzyż? A no tak wyszło, nie? Wypad. Creeper, kurczę. Narobimy tu wioskowym troszkę dołków. Kaktusik w doniczce? Pierwsze widzę, ale dobra. O proszę, tam już kurczę jest obrońca wiochy. Dzień dobry, znaczy dobranoc. Fajne ma pan łóżko. Kiedyś, kiedy już owieczki odpowiednio sobie pokoloruję u siebie. To będę miał kolorową wełnę. I na tej kolorowej wełnie. Wiecie co? Ja wam zabiorę trochę tego. Ja tam mam lamy, to może lamą to poustawiam, co nie? Może nie dużo, ale tak ze 4-5. Jejku, są lamy, będzie gościu, jest gościu. Powiedzcie, że on będzie miał. Ej, gdzie ty jesteś? Niewidzialny jesteś, gościu. Patrzcie, no przecież brzozę mają, szaleje. On ma brzozę, ja oszaleję. Powiedzcie mi, że to kurczę sen.
Ale szkoda, lamy, nie plujcie we mnie. Nic wam nie zrobiłem. Mieć pecha. To mieć pecha. Wędzarka. Balkonik. Na balkonie krowy? Nie, no może być. No co za typ? Wypad. Nie lubię, kiedy mi się przeszkadza w odkrywaniu terenu. Nie lubię, kiedy mi się przeszkadza w odkrywaniu terenu, gościu. Zostawiłbym wam na noc otwarte te drzwiczki. O. Bułka i uschnięty krzak. Nie mamy jeszcze uschniętych krzaków, więc się taki przyda. No i co? I zostaje nam ostatni domek. I wychodzi na to, że co prawda znaleźliśmy wioskę, ale wioska niestety jest biedna. Na tyle biedna, że nie ma jakiegoś specjalnego. Ja wam tutaj dam troszeczkę światła. O, krzaka nie udało mi się zdobyć. Kurczę. Spotkać we wiosce gościa. No nie, no gościu. Wynocha! Ty też. Co ty, strzałę masz w ręce? Robin Hood bez łuku. No. Wędrowny handlarz. Gościu, miałem taką ochotę kupić tą sadzonkę. Nie dał rady, no. Ja wiem, pająk, że ty nie lubisz. No i też. Good job! Good job! O! Czemu? A ty z creeperem nie walczysz? Oj, kurczę, co za przygody. Dobra. Najwyższy czas uciekać w las. Czy w las? Może nie w las. Znowu dzień się kończy. Znaczy, przepraszam, noc. Dobra, biegniemy, bo nie są nam, nie są nam potrzebne tutaj żadne spotkania. Dla nas najważniejszym jest, żeby była ludeczka. Tu parkowałem? Tu parkowałem. Thank you. Odpływamy. Baju, baj, zombiary. Nie, tak ją zobaczyłem, nie? No to może popłyniemy tak. Ja tam widzę jakieś wzgórza. I to pokryte na górze śniegiem. To nie wróży za dobrze. To nie wróży za dobrze i chyba nie będzie tu wód subtropikalnych. Zobaczcie, tu jest ta piramida. I czy to jest piramida, w której ja byłem? Bo mi się wydaje, że to wszystko opływałem i do niej trafiałem do niej? Co mi się udało poznajdować? No jestem w totalnym szoku. No nie było mnie tutaj. Kolejna szansa na jakieś diamenty. Zrobiłem wyprawę.
Moi kochani, po różnego rodzaju koralowce, a wygląda na to, że tylko z wodorostami dopłynę do domu i z trawą morską, nie? Jedna strzała w cenie jest, bo będę mógł używać łuku. Ale cieszę się, bo ku mojemu zaskoczeniu już była wioska, a teraz już jest. Tam jest jakiś fajny ląd. Trzeba by się tam popłynąć. Ślicznie ta woda wygląda. Nie było takiego, nie wiem, szkarłatu jakby. Nie, szkarłat to jest czerwień? Szmaragd. Szmaragdowy kolor. Ups! Wejście jest, że tak powiem, tutaj. To oznacza, że z pewnością mnie tu nie było. Odkrywajmy. No nie było mnie tutaj. Dobra, pamiętacie zasadę? Tuż za kolumną, co nie? No to jedziemy z koksem, jak tuż za kolumną. I tu już nie będziemy tracić piasku, tylko po prostu postawimy na piaskowiec. Przycięty, rzeźbiony. O, już nam nic nie zagraża. Jedwabny dotyk, zaklęta książka. No nie mogę. Coś, czego człowiek szukał tak długo, nagle okazuje się w taki prosty sposób do zdobycia. O, dobra, bierzemy to. Co my mamy tutaj? Złota końska zbroja. Dziękuję. Świetnie. I szmaragd mamy. Popatrzcie, ale fajnie. Bo jak tylko uda mi się jakiegoś konika fajnego spotkać, no to już będzie pięknie przyodziany. Co my tutaj mamy? Szybkie ładowanie. To szybkie ładowanie 3. To jest dopiero ładowanie. To lubię. Dobra, kości, prochy. Proch się chyba przyda. Przyda się? Przyda się. Piasek odrzucimy. O. No i doczekaliśmy się dwóch diamencików. I tu nam niepotrzebny rzeźbiony piaskowiec. Kości zbieramy. Siodło jeszcze jedno. O. Tych siodeł to będziemy mieli mnóstwo, ale mnóstwo będziemy też mieć koni. Ja wam to obiecuję. Bo będziemy robić na pewno jakąś piękną stajnię gdzieś nieopodal domku. A może nawet na terenie. Robię tam szklane obejście na drugą górę. I może na tej drugiej górce będzie właśnie to, o czym mówię. Wyrzuciłem jednak, tak? Wyrzuciłem piaskowiec. No dobra, mam mnóstwo piachu. Przecież obok mnie też jest pustynia. Mogę sobie z tego piasku tutaj to postawić, co nie? Przecież nie ma. Nic się takiego złego nie stanie. Zresztą, jeśli będę tak strasznie tego pragnął, no to mogę zawsze ten piasek zaraz uzupełnić tam na samej górze. O. Tak. Tu byłem, Tony Halik. Kiedyś był taki słynny podróżnik, jeśli tego nie wiecie. Z pewnością każdy starszy, który mnie ogląda, bo też mam takich widzów, to wiedzą o tym, ale wy nie wiecie, że był taki podróżnik, który właśnie znany był z tego, że opowiadał, tu byłem, Tony Halik. I też by się przydało taką tabliczkę tutaj zostawić. A może fotkę strzelimy, bo tak dość ładnie. Tyk. O. Dwie niechcące zrobiłem, ale dobra, niech będzie.
Ja tu przecież dopłynąłem ludeczką, to nie? Gdzie moja łódka? Ja już tutaj straciłem teraz. Gdzie jest moja łódka? Odpowiedź? A dobra, jest. No i co ja teraz mam biedny poradzić? Przecież ja płynę po wodorosty, a tutaj, znaczy po te, bo. No, po raf, na rafę. Już wiem, jeśli tu mi się nie uda spotkać tej rafy, to ja po prostu popłynę w innym kierunku. W tym kierunku, w którym wiem, że na 99% są rafy i że uda mi się tam je spotkać. Z czystej ciekawości popłynę jeszcze w tamtym kierunku, zobaczyć, co mnie tam czeka. Chętnie zerknę. Chętnie zerknę w tamte rejony. Czy to są wszystko drzewa, te takie jasno-zielone na górze? Tak, to są drzewa. Znowu gęsty las dębowo-brzozowy. To z pewnością nie jest biom, na którym spotkam ogromne dęby. Ale z drugiej strony mógłbym też tam sobie pohasać teraz w tamtym kierunku. I tak zrobię. Ja bym mógł tu. Ja oczywiście zapominam wiecznie o tym. Ja bym mógł tutaj zostawiać takie pochodnie. To będzie świadczyło o tym, że ja tu po prostu byłem. Uschniętych krzaków się pozbędziemy. Co ja wziąłem do siebie? Łódkę? Tak, ślicznie. Ja tę łódkę od razu postawię tutaj. Nie, no krzaków nie chcę, trudno. Uschnięte krzaki mamy na pewno gdzieś tam koło siebie na pustyni i też je znajdziemy. Może nie trzeba będzie wydawać szmaragdów, bo nagle nam się jakimś cudem uda trafić. Cześć, prosiaczki, ale ja wiem, że wy mnie lubicie. No, ale nie mam przy sobie marchewki, nie? No nie ma tych dębów. Tam też nie bardzo. Nie wiem też, czy ja mam jakąś specjalną ochotę ganiania tutaj po tych górach. No dobra. Miejsce swojego zamieszkania oczywiście znam. Więc zawsze bardzo łatwo będę mógł wrócić, co nie? No. Cieszę się, że nagrywam dla was naprawdę. Bardzo. A te liczne subskrypcje, które ostatnio wpadły co do mojego kanału, to oczywiście co do kanału, to jeszcze muszę sporo zrobić. Przede wszystkim zrobić jakąś stronę główną, bo to nie może tak wyglądać. Patrzcie, mamy bagna! Czy to są jakieś bagna? To jest bagienny teren! Kurczę, super! Zwisają pnącza! Ciekawy jestem tylko, czy slajmy by się udało tu spotkać, bo to by zrewolucjonizowało moje potrzeby, że tak powiem, bo no marzę o tych slajmach. Słyszałem, że gdzieś na sieci jest programik albo nawet strona, w którą można wpisać seeda, na którym gram ja i ten świat mi się taki wygeneruje. Tam jest kilkanaście liczb. Nie wiem, czy wiecie, co to jest seed, ale to jest 12, tam ileś cyfr, które składają się na proporcje świata i na kształt świata. Więc może warto byłoby to wpisać i spotkać w końcu gdzieś kiedyś slajmy. Uradowałoby to moje serducho, bo nie powiem, slajmy by się przydały, a
Szczerze powiedziawszy, tak jak już kiedyś wspominałem, nie spotkałem slajmów już. Przynajmniej przez 3 albo 4 miesiące grania. Więc to jest. No, świetnie to zrobiłeś, naprawdę. No, gratulacje. Gratulacje. Więc już tak nie spróbuję. Znaczy, spróbuję oczywiście, ale tam, gdzie będzie jeszcze wyżej. Co tam świeciło? Przez przypadek. Przez przypadek. O. Ja tu widzę, błądzę. Troszkę. Wnącza to ja mam. Dobra. Rozwalimy łódeczkę. Pnącza to ja mam, bo pamiętacie, że były w domku u mnie. Na bagnach można spotkać chatkę Baby Jagi. Przecież wiedźmy. Ale zaraz zobaczymy, czy jesteśmy na bagnach. Przekonamy się po wciśnięciu F3. I co my tam mamy? Aha, tam jest lawa jakaś, wysokie góry. F3. Biom. Jest. 3, 4, 5, 6, tak jakieś wspomniałem, siódma linijka od dołu. Mamy napisany biom. Minecraft dwukropek Swamp. Swamp to po angielsku bagna. Day 107, czyli 107 dzień. 107 dzień już istnieję w tej rozgrywce. 107 dzień Minecraftowego życia. No. Czyli tak prawie 1/3 roku, jakby nie było. Sporo nam się przez te 4 miesiące udało zbudować. Oj, oj, nie, dobra, dobra, nie, nie. Bo jeśli zombiak mnie uderzy, to może być nieźle. Czy ja bym chciał się tam dostać, co? Nie jest tu bezpiecznie, nie lubię takich miejsc. Powiem wam szczerze, kurczę, na głowie mam już tyle lat, a nadal mnie przerażają takie, kurczę, jakieś wysokości. No, nigdy nie miałem lęku wysokości. Nabawiłem się go z czasem, z wiekiem. Może też nie jakoś specjalnie, ale. No ale zginąć w taki sposób byłoby głupotą. Ilu was tu jest, kurczę? Wynocha! Bardzo mnie martwi też sprawa tego, że Minecraft nie jest tylko dzięki modom pozwala na zrobienie plecaczków. No, przecież to była o pomstę do nieba. Tak by się przydał plecak. Albo chociaż jakaś reklamówka, nie? Bo wybrałem się no, po morskie roślinki, a wyszło na to, że znowu jestem zapchany i co? I wypadałoby wracać do domu, kurczę, i nie wiem, co powiedzieć naprawdę. Jak tu jest wysoko, ja chcę to zobaczyć. Po cichutku, powolutku. No jest, dobra, dobra, nie, nie, nie. To nie dla mnie. Ja to mogę zwiedzać takie. Takie czeluści, ale raczej blisko domku, bo kurczę. Tulipana wziąć też nie mogę. Aha. Wygląda na to, że takie już mamy. Czyli tych fioletowych zbierał nie będę. Oj, tutaj też jest głęboko. Trzeba uważać normalnie na każdym kroku, bo. No, właśnie dlatego. Oj, gościu, gościu. Mi cię czasem szkoda. Pomarańczowy? Też mieliśmy pomarańczowy. Dobra. Mniejsza z tym. O, a to są białe, tak? I białe też mieliśmy.
Wypadałoby się pokręcić po bagnach. I pewnie to zrobimy. Nie wiem, czy ja mam tu biegać, to się może skończyć tragicznie. Zwłaszcza w nocy. Enderman tam stoi. Oj. No i jeszcze Jasiu przybiegł. Co taki grzeczny jesteś ty? Siema, ja ci muszę fotkę zrobić, co ty niegroźny jesteś? Dobra, masz. Do widzenia. Gdzie masz kolegę? Kurde, co za gość. Enderman. Enderman! Ja bym się z tobą chętnie tu przywitał. Dobra, patyki. Patyki mogę zrobić w każdej chwili z wszystkiego. Zresztą skrzynię to samo, co ja tak dźwigam. W końcu będę musiał taką decyzję podjąć, to powywalać wszystko w cholerę, bo po co mi? Dobra. Co ja chciałem zrobić? A, chciałem coś zjeść. Najprędzej to, bo to nam się szybciej zużyje. Aha, no to już gdzieś się teleportował. Już gdzieś się teleportował i już go nie ma w zasięgu wzroku. No i niech go nie ma, no nieważne, był i poszedł. Znowu jestem na dalekiej wyprawie, znowu jestem daleko od domku. Gincie obaj. Aha, myślałem, że. Co za dramat. Slime? Nie, myślałem. Myślałem, że to slime. Królestwo na slajma! Królestwo na slajma! Fajnie tu jest. Foteczka. Pyk. 13:17. A to oznacza, że najwyższa pora zabić miecza potwora. Nie, tak naprawdę to się zgrywam. Trzeba zakończyć odcinek już za dosłownie kilka drobnych gincie. Jesteście beznadziejni. Wyjazd. Nie chcecie widzieć. Następny. Wypad. Oj. Cześć, kropki. Przywitałyście mnie, jak przebiegałem. Pyk. Tu byłem. O. I znowu mamy łąki. Nudni się robicie, moi drodzy. Moje pająki. Przecież przed chwilą patrzyłem w tym kierunku. Ciebie nie było, gościu. I ciebie też. Skąd ty wyszedłeś? Skąd ty wyszedłeś? Koleś. Co za koleś? Dobra, jeszcze poczekamy na wschód słońca. I będę kończył, moi kochani, na dzisiaj. Co? Musicie się ze mną zgodzić, niestety. Wzywają obowiązki. Trzeba iść do pracy. A chętnie bym jeszcze coś ponagrywał. Trafiliśmy na bagna. O, tu też troszeczkę głęboko jest. Słońce wstaje. Ile jest od domku mi? 1400. Minus 1436, minus 824. No. Czyli trochę. O, tam już się zombiaczek słodziutko kopci. Tutaj mamy dynię. A dlaczego by nie skorzystać? O, co? O, dobra. Wystraszyłem się, co? Chyba był jakiś lag. Coś mi się wydaje. Dynie leżą za darmo, to może można zebrać, nie? One może tu jeszcze porosną trochę.
Nie wiem, czy mam te bagniska jeszcze ogarniać. Przemiło by było właśnie spotkać klejące robaczki. Nie wydaje mi się. O, a tu jakaś anomalia, też taki pojedynczy. Dobra. Jedzonko. Zrobi nam się miejsce na kolejny przedmiot. A co tam tak daleko? Muchomory. Dęby. Ciemne dęby! Kurczę! Ludzie! La 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 la, jak ja się cieszę, haja, haja, ho, ho, ho. Skaczmy do góry, skaczmy se. Nadeszła wspaniała chwila. Nie wydamy szmaragdów, a będziemy mieli sadzonki. Do zobaczenia. Kochani, nie zapomnijcie przywitać mi łapką. A ja chętnie nagram kolejny odcinek. Cześć.